Przypuszczam, że jednej takiej płyty bym nie wymienił. Wymieniłbym sporo płyt, które mi się podobają produkcyjnie, czyli na przykład płyty, które produkował John Loder, to jest taki nieżyjący już producent brytyjski, który współpracował z tą sceną krasową i on wszystkie krasy produkował, Subhumansy, Antisect, Flux of Pink Indians, Rudimentary Penny, tak przypuszczam, że to jest ten jego zakres, ale nie tylko, bo potem jak już ta scena krasowa się skończyła, to produkował inne rzeczy, których nie znam w tej chwili, nie wymienię, ale to jest coś, co jest charakterystycznego, bo to dlatego zapamiętałem. A drugim takim producentem, którego pamiętam, to był Don Zientara, który też jest aktywny, on jest aktywny, bo on żyje. A on z kolei był odpowiedzialny za te płyty sceny waszyngtońskiej. I sobie zapamiętałem dwóch producentów, bo zwykle się nie interesuje, kto produkuje płyty, ale akurat tych dwóch producentów zapamiętałem, bo te brzmienia, które oni byli w stanie uzyskać, są niepowtarzalne. Przypuszczam, że edukacja muzyczna jest ważna, aczkolwiek nie mam żadnych doświadczeń w tym zakresie, ponieważ w Polsce nie ma edukacji muzycznej, więc trudno jest mi powiedzieć coś więcej. Są takie kraje, gdzie ludzie bardzo dobrze śpiewają, na przykład Wielka Brytania czy południe Europy całe. Nie wiem dlaczego, czy dlatego, że jest dobra edukacja, czy mają to w genach, ale przypuszczam, że to musi być związane jednak z jakąś edukacją muzyczną, bo nie sądzę, żeby akurat jakieś rejony świata były wyróżnione genetycznie, że potrafią trafić w nutę i równo śpiewać i na przykład jak jest koncert i perkusista nabija pałkami, to publiczność zawsze śpiewa w Polsce za szybko. Nigdy nie jest w stanie do tych pałek albo do klaskania, zawsze śpiewa obok. Natomiast na koncertach, jak się patrzy tak właśnie w krajach, które wymieniłem, to tam potrafią. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak czy inaczej uważam, że edukacja muzyczna by się przydała. Może nie to, że jest jakaś konieczna, ale na pewno by się przydała. Nie mam zielonego pojęcia. Kiedyś znałem nuty w szkole podstawowej, ale potem zapomniałem.